Cześć i czołem, witam Was w tym odcinku na moim kanale. Zostawcie łapkę w górę, nie zapomnijcie o subskrypcji i dzwoneczku i chciałabym, żeby ten film doszedł do większej ilości osób, ponieważ to będzie jeden z poważniejszych filmów na moim kanale i nigdy nie sądziłabym, ale to nigdy, że kiedykolwiek nagram taki odcinek. Więc intro i zaraz powiem Wam, o co chodzi. Jak wiecie, dość sporo osób do mnie pisze i od czasu do czasu staram się patrzeć na przykład w Instagramie na prywatne wiadomości bądź na Messengerze właśnie. I dzisiaj rano przeglądałam sobie wiadomości na Messengerze i tak naprawdę to, co tam zobaczyłam od jednej osoby, to po pierwsze zaczęłam się śmiać, ale po drugie byłam dosłownie przerażona. Generalnie osoba napisała mi o oszuście, który podaje się za June 13. I napisała do mnie 15 maja około godziny 10 i chciała także, żebym zrobiła o tym odcinek i nazwała ten odcinek drama z fałszywą Juną 13. XD. Po czym tego samego dnia, czyli 15 maja o godzinie 22:30 napisała do mnie, że wszystko się wyjaśniło i to chyba niby ona. W sensie ta Juna 13 to niby była. I uwaga, teraz hit wszystkiego. Dwa dni później, czyli 17 maja, przed godziną 16, ta osoba napisała do mnie, że osoba, która podawała się za Junę 13, się pocięła, ponieważ ona, ta osoba, która do mnie napisała, odkryła i udowodniła z koleżanką, że to nie jest Juna. Nie wiem, czy zrozumieliście, ale zaraz Wam przeczytam całą konwersację. I co najlepsze, dostałam zdjęcie pociętej ręki, gdzie nie jestem pewna, czy to na pewno jest to. W sensie jest, nie pokażę Wam tego oczywiście, ale jest ręka, jest niby krew, ale nie wiem, czy to sztuczna krew, czy prawdziwa krew, ale do tego później dojdziemy. No to zacznijmy od samego początku, gdyż osoba, która do mnie napisała, napisała tak. Ma prośbę i trafiła ostatnio na samych oszustów. Będę to czytała w skrócie. Napisała, że ona to szczęścia w wymianach nie ma i czy bym jej pomogła. Oszukała ją osoba, która podawała się za Junę 13. Powiedziała tej osobie, aby potwierdziła to, że jest Juną i żeby na przykład dodała do znajomych z głównego konta i ta niby Juna odpowiedziała jej, że jeśli doda ją do znajomych, to zbanują jej konto. XD. Dobrze, więc czytajmy dalej. Następnie kuzynka Juny oszukali osobę, która do mnie napisała ze spódnicy Pixel, butów Pixel. Straszne rzeczy się zdarzyły. Po czym podała mi niki osób, w sumie to chyba bardziej z Facebooka, bo są tutaj imiona i nazwiska. I nie sprawdzałam tych profili, ale Juna ma chyba właśnie na imię Jagoda. Ale tak szczerze, w tej sytuacji to już mniejsza o to, bo nie tym chciałabym się w dzisiejszym odcinku skupić. No i później ta osoba, która do mnie napisała, napisała, że postanowiła do mnie napisać, bo uznała, że fajny pomysł na odcinek, a nazwa odcinku to drama z fałszywą Juną. Nie wiem, jaki to jest fajny pomysł na odcinek, gdzie tak naprawdę nie wysłałaś mi ani jednego screena. Napisałaś tylko, że ukradła ci dwie rzeczy, które w porównaniu do innych kradzieży na MovisterPlanet są dość małym problemem. I do tego, moim zdaniem, nie wytłumaczyłaś tego tak dobrze, żeby zrobić z tego jakikolwiek odcinek. Bo jeżeli miałabym nagrać odcinek o tym, co napisałaś, to trwałby on 2 minuty i bym powiedziała, że ta i ta osoba jest oszustem. I to tyle. No i jeszcze ewentualnie, co ci ukradła. Albo bym powiedziała, ha, 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 fałszywa Juna 13, ale żeś się nabrała, kobieta. To? No i jak wcześniej powiedziałam, 15 maja o godzinie 22:30 napisała do mnie, okej, już nic, wszystko się wyjaśniło i to chyba serio ona. Po czym 2 dni później napisała do mnie kolejną rzecz, co już wcześniej wam mniej więcej przeczytałam, ale teraz przeczytam wam całość. O nie, teraz się zaczęła ciąć, bo udowodniłam jej z koleżanką, że ona to nie Juna. Płacząca buźka, płacząca buźka, płacząca buźka, płacząca buźka, po czym wysłała zdjęcie ręki. Na początku was olśnię, naprawdę was olśnię, nie odpisałam w ogóle tej osobie, bo uważam, że to jest totalnie bez sensu i myślę także również, że trzeba po prostu być
Nie będę wyzywać. Żeby wysyłać mi takie rzeczy, bo z jednej strony co mnie to interesuje, a z drugiej strony dlaczego wysyłasz zdjęcie, że ktoś się pociął, bo odkryłaś, że nie jest Juną 13. W ogóle jak można pociąć się, bo się podszywało pod sławniejszą Movistar na MSP i w ogóle co? Mam dość tego odcinka. W tym odcinku głównie chciałabym się skupić na tym, co zrobiła ta osoba, bo powiem wam, że cięcie się to nie jest żaden sposób na rozwiązanie swoich problemów, a szczególnie problemów z Movistar Planet. I myślę, że dość sporo osób tutaj mogło chociażby raz w życiu pomyśleć o tym, aby zrobić coś takiego. Lub podejrzewam, że większość osób, która ogląda nawet ten film, to już kiedykolwiek zrobiła. A jeśli jest to już taki poważniejszy film, to mogę wam przyznać, że ja również to robiłam i z jednej strony także żałuję swoich decyzji. I wiem, że to były głupie posunięcia, więc ostrzegam was, abyście tego po prostu nie robili, a szczególnie z tak głupich powodów, jakim jest podszywanie się pod Junę 13. No ja przepraszam bardzo, ale ten powód tak mnie śmieszy, że ja zamiast płakać nad tym, że ktoś się pociął, to ja się śmieję. W ogóle co najlepsze jest, bo uważam w ogóle, że jeżeli ktoś, na przykład ktoś popularniejszy, załóżmy nawet ja, czy jakikolwiek youtuber z Movistar Planet, taki właśnie popularniejszy z większą liczbą subskrypcji typu Konek, Leśny, Aneta i tak dalej, lub właśnie osoby z topki, to nie sądzę, żeby chciało im się robić jakieś poboczne konta i pisać do ludzi i twierdzić, że są nimi, bo nawet jeżeli mieliby jakieś poboczne konto, to podejrzewam, że wykorzystując to, że są popularni, napisaliby w swoim statusie na głównym koncie: ej, to jest moje konto, dajcie tam grafa, chcę wbić level, jeżeli chodzi o topkę, bo topka tak się czasami zachowuje. I skoro już widzicie, że ktoś się pod kogoś podszywa, to po prostu go zablokuje i nie będziecie mieli problemów, ani nie będziecie męczyli się z tym, żeby takiej osobie odpisać, ani nie będziecie się męczyli z tym, żeby dalej brnąć w to oszustwo, oraz nie zostaniecie przede wszystkim oszukani, jeżeli zablokujecie taką osobę, albo właśnie nie dostaniecie zdjęcia ręki. No i nie sądzę, żeby taka Juna 13 pisała sama od siebie do różnych osób. No wybaczcie. Może sama z siebie to nie jest takie dobre określenie, bo sama z siebie może na przykład, jeżeli ktoś daje jej autograf, to może napisać: hejka, dziękuję za autograf, na przykład też ci oddam, czy coś takiego. Ale pisanie takie bezsensowne i podszywanie się pod całą siebie na jakimś innym koncie, o to bardziej tutaj chodzi. Chociaż niektórym takie głupie pomysły przychodzą do głowy, ale no w tym momencie no i tak zostało udowodnione, że to nie jest Juna 13, więc mam nadzieję, że chociaż trochę uświadomiłam wam to, aby blokować takie osoby i abyście nie popełniali takich samych błędów i nie robili tak brzydkich rzeczy i tak głupich rzeczy, więc możecie napisać, o co sądzicie o całej sytuacji poniżej w komentarzu. A teraz dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, pozdrawiam osoby widoczne na ekranie, które poza live'em dały mi donate'a, linka macie poniżej w opisie tego filmu, oraz osoby, które dały mi coś z kolekcji Drip bądź Pixel na konto Kolekcja Klali. Więc ja się z wami żegnam i widzimy się już jutro o godzinie 16, tym razem już w odcinku z Minecrafta, więc cześć! Chciałabym jeszcze dopowiedzieć jedną rzecz do bardzo często zadawanych mi pytań, bo ostatnio ja w ogóle bardzo często tłumaczyłam tą rzecz na filmach, ale nie rozumiem tego, dlaczego nadal są takie pytania. No ale skoro są, no to wypada mi odpowiedzieć na takie pytanie. A bardzo dużo osób po prostu pyta się mnie, dlaczego ich drip bądź donate nie pojawił się jeszcze na odcinku. I albo po prostu nie oglądacie moich filmów do końca i nie widzicie tego, że zostaliście pozdrowieni, albo po prostu jeszcze ten screen nie pojawił się na odcinku. Bo jednak na każdym odcinku pozdrawiam po dwa screeny. Na screenie może być parę osób, w zależności ile udało mi się zrobić, więc na przykład na jednym screenie z donate'a mogą być 3 osoby albo nawet 5. Tak samo jest z dripami i z pixelami inkami. A tych screenów mam po prostu masę, więc jeżeli dwa takie screeny będą z dripów
i 2 z donate'ów, no to jednak troszeczkę czasu minie, zanim dodam wszystkie screeny. A tych screenów przybywa coraz więcej, więc no niestety, ale trzeba po prostu poczekać, bo jeżeli miałabym w jednym odcinku dodać wszystkich, to tak naprawdę nie miałoby to jakiegokolwiek sensu. Chciałabym też wspomnieć, że jeżeli wysyłacie donate'a z jakąś prośbą o coś, to często bardzo zapominacie swojego loginu napisać w treści, bo jeżeli swój login na Movister Planet napiszecie w niku donatora, to ja później nie wiem, czy to jest nick z Movister Planet, nick z YouTube'a, nick z Discorda, czy po prostu jakiś wymyślony. Zawsze w treści donata piszcie na przykład nick albo nick na Movister Planet i go po prostu podajcie. Tak samo niektóre osoby prują się do mnie, że nie dałam im na przykład unikatu z VIP-a, gdzie osoba wysłała mi donata 1 zł bądź z 10 zł, a unikat z VIP-a jest u mnie od 30. Więc na samym początku warto się doinformować, za ile co jest, a dopiero później wysłać takiego donata. Już myślę, że to wszystko, co chciałam powiedzieć, więc cześć!